Cześć, witamy Was na szkoleniu Dance Control. Dzisiaj jest ze mną Marek Fischer z Fit Maker. Człowiek, który jest dietetykiem klinicznym, współpracuje z mistrzami olimpijskimi i z wieloma innymi sportowcami, których na pewno możesz znać. Natomiast to nie o mnie, dzisiaj o Tobie, Marku. Marku, czy mógłbyś się przedstawić, właśnie powiedzieć, czym się zajmujesz i dlaczego do nas przyjechałeś? Dzień dobry, nazywam się Marek Fischer. Od 12 lat jestem dietetykiem klinicznym i sportowym. Na co dzień pracuję ze sportowcami, przedsiębiorcami, olimpijczykami, z zawodnikami sportów walki. To jest taka moja główna nisza ze sportu, bo to jest też moja miłość. Przyjechałem do Was, bo generalnie 13 lat temu pracowałem w animacji, więc jakby zostało mi wpojone kilka elementów tanecznych. Zakochałem się poniekąd w tańce, chociaż absolutnie tego nie potrafię robić. A jednym z moich życiowych założeń jest, jeżeli nie potrafię czegoś robić i robię to słabo, to chciałbym to poprawić. Okay. To jest jakby na pewno. No i oczywiście przyjechałem, bo zobaczyłem, jeżeli... nauczyliście Pawła Głuchowskiego tańczyć, to... Wielki to chłop. To znaczy. Tak. I no to Adrian Gorzycki zrobił benchmark, także gonimy cię, Adrian. Zrobimy lepszy poziom. Idziemy po ciebie. Więc tak, bardzo mi się to podobało, jak Adrian powiedział, że chciałby wyznaczać benchmark na parkiecie. I no jeżeli dostałem takie polecenia, że robicie kawał roboty, to jakby dla mnie było ok, muszę to zrobić. Muszę być u was, muszę z wami to zrobić. I myślę, że... Zrobicie z tego kamienia, wiesz, piękny diament taneczny. Ja już widzę, już po wcześniejszej rozmowie, już poza kamerą, już widziałem, że możemy mieć dużo fajnych przestrzeni, w które można włożyć właśnie ten nasz taniec. Czyli tak jak rozmawialiśmy o MMA tańca, więc zrobimy tak, że za dwa dni będzie zajebiście tańczył w stylu Dance Control i może pokonamy cię, Adrian. I może Głuchowskiego też pokonamy, Pawła, więc zobaczymy. No to co, moi drogi, będziemy startowali. Lecimy. Jestem po pierwszej części solowej, Dance Control. Z Damianem przerobiliśmy podstawowe kroki, podstawowe ruchy. Jako ktoś, kto już tańczył poniekąd solo jako animator, muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie to dokłada wiele elementów, bardzo prostych, które są dużym game changerem, jeżeli chodzi o taki taniec solowy, więc naprawdę kawał fajnej roboty. Moje życie są takie, że myślę, jeżeli to tak będzie, jeżeli nie umiesz tańczyć, a chciałbyś nauczyć się podstawowych ruchów, które będą wyglądały i nie będziesz wyglądał jak dzik, który wpadł szyszki, to naprawdę ten element zrobi super robotę. Także polecam. Taniec w parze, czyli drugi element, nad którym dzisiaj pracowaliśmy, rewelacja. Jakby jeden z tych rzeczy, która u mnie absolutnie kuleje. Jedna z tych rzeczy, której nigdy mnie nie uczono i której nigdy nie miałem okazji przepracować. Świetna partnerka, świetne tipy. Udało się zrobić z cegły trochę więcej ruchów. Rewelacja, jestem bardzo zadowolony. Polecam, szczególnie dla tych ludzi, którzy nie chcą być tymi wujkami na weselu, o których wszyscy będą mówili, ja z nimi tańczę. Jesteśmy po pierwszym dniu szkolenia w Dance Control. Muszę wam powiedzieć, że przychodziłem bardzo pozytywnie nakręcony na całe szkolenia. Wychodzę jeszcze bardziej zakręcony, bo dzisiaj zrobiliśmy podniesienia, podnoszenia, obroty, wszystkie inne magiczne gadżety. Wygląda to niesamowicie. Mogę powiedzieć śmiało, że generalnie od zera do bohatera, bo pierwsze 15-20 minut przejść obrotów i całej reszty wyglądało jak wyglądało. To pewnie możecie zobaczyć w materiale, który gdzieś tam będzie leciał. A skończyliśmy na naprawdę fajnej robocie. Było ekstra. Chylę czoła dla Damiana, chylę czoła dla Kseni, szapoba, kawał dobrej roboty. Z takim klocem zrobić taką fajną akcję. Dzięki, serdecznie polecam. Jest naprawdę mega.
Drugi dzień szkolenia, dzisiaj powtórka wszystkich obrotów i podnoszeń z dnia wczorajszego i delikatne rozbudowanie kolejnych elementów. Mam już dosyć, poddaję się, 2 razy dzisiaj klepałem, 3 razy wychodziłem, mam Damiana dosyć, kat, morderca, w ogóle nie polecam, bo tylko krzyczy i tylko powoduje, że chcesz wyjść z tej sali. A tak całkiem poważnie, super, wszystko powtórzone. Dołożone bardzo fajne elementy i oczywiście dużo cierpliwość partnerek do takich głazów jak ja, więc naprawdę bardzo polecam. Co mogę powiedzieć, że mózg na drugi dzień, pierwszy dzień był lightowy, na drugi dzień mózg naprawdę paruje, także jak będziecie się wybierali, to pamiętajcie o tym, że to też musi trochę tutaj popracować. I to już niestety koniec naszego szkolenia indywidualnego, ale muszę powiedzieć Ci, że stary, naprawdę zajebiście pod koniec było. Naprawdę, zajebiście. Dobre sekwencje, płynnie. Widziałem, że fan sprawiałeś i sobie, i partnerce. Naprawdę dobrze to wyglądało z mojej strony. Wielkie się poda. I słuchaj, takie pytanie do Ciebie. No bo Ty już chodziłeś i chodzisz na jakieś inne zajęcia, typu salsa, cza-cza, towarzyskie. Jaką widzisz różnicę pomiędzy tym, czego się tam uczyłeś, tego, co jest u nas, w stosunku jakby nie skuteczności, czy właściwie jaka jest różnica według Ciebie? Czyli co jest dobrego, co jest złego, co jest dobrego z tamtego i... Na wstępie to oczywiście bardzo dziękuję za te 2 dni, bo był naprawdę super kawał roboty, bardzo fajnie przekazany materiał, solidna wiedza, mega cierpliwe partnerki, o czym mówiłem już kilka razy w nagrywkach. To jest bardzo, uwierzcie mi, panie i panowie, że dobry partner, dobra partnerka, która cię uczy, jest niesamowicie istotna. Jeżeli chodzi o te takie tańce towarzyskie, myślę, że tego zacznę. Ja mam szczęście, że moja partnerka jest naprawdę, moja narzeczona jest naprawdę dobrą tancerką, w sensie szybko to ogarnia. Plus trafiliśmy pod naprawdę fajną opiekę pani Kariny, pozdrawiamy, która ogarnia, że jakby my potrzebujemy umieć bawić się ze sobą, bawić się tym tańcem, buduje nam choreografię, które my sobie ogarniamy, które potem możemy przełożyć na zabawę. Natomiast jakby rozmawialiśmy sobie trochę w kuluarach wcześniej, że mam takie wrażenie, że czasami tych ruchów nie przełożyłbym na taniec z kimś obcym. Czyli moja partnerka, która kuma, co chcemy robić i która kuma, jakie ruchy robimy, mamy je wyćwiczone, bo je drillujemy. To na pewno ze mną by się bawiła dobrze, w sensie to spokojnie przełożyła sobie na muzykę. Natomiast pewnie jakbym wziął na weselu koleżankę, przyjaciółkę, cokolwiek, no to już byłby problem. Szczególnie taką, która nigdy w życiu nie tańczyła tych tańców użytkowych czy tych tańców sportowych. A z kolei tutaj jakby widzę, że te ruchy są na tyle intuicyjne, proste, że nawet jeżeli nie wyjdą jakieś turbo skomplikowane sekwencje, twistery i tak dalej, jak będziecie na głosie, to dowiecie się, co te magiczne hasła znaczą, to nawet robiąc podstawowe obroty, robiąc zmiany, robiąc jakieś beczki i tak dalej, jesteś w stanie zrobić naprawdę super robotę. No i jakby ta partnerka, która nawet wydaje się, że nie potrafi tańczyć, będzie miała wrażenie, że zrobiła taniec życia. To jest super. To jest super. Bardzo mi się podoba to, co powiedział Adrian Gorzycki. Adrian, pozdrawiamy, że dajecie ten tą umiejętność zrobienia takiego benchmarku tanecznego, tak? I ja zawsze powtarzam, bo ja absolutnie nie uważam się za turbo tancerza. Jakby mam trochę poczucie rytmu, mam jakiś tam flow, umiem się dobrze bawić i tak dalej. To wynika też z animacji. Ale nawet jak pracowałem w animacji, to mój szef zawsze mówił, nie? Że najlepszy tancerz wśród fighterów. Więc jakby nigdy w życiu nie nazwał mnie tancerzem, nie? Jakby, i to też się przełożyło na to, co my robiliśmy. No jakby ty sam mówiłeś, ok, to wykorzystajmy to, co robisz w boksie, albo zobacz, jak ci idą te nogi, zobacz, jak to robi. I to mi pozwoliło fajnie zrozumieć cały aspekt pracy i pewne rzeczy. No jakby też do tego tańca solo, to co było super, na przykład to, że tak jak sam mi powiedziałeś, że on jest trochę statyczny, nie? Że jakby ok, ja się ruszam, mam ten luz, mam to flow i tak dalej, ale jakby bardziej robię to w miejscu, nie? Tak. I dorzucenie tej matrycy też było fajne, bo jakby nagle, wiesz, zwiększyło zakres ruchów. De facto, nawet jakbym robił to dalej w swoim stylu, to nagle się okazuje, że ta matryca na tyle się zmieniła, że jakby, wiesz, mogę wykorzystywać podstawowe stepy w stylu Dance Control i mogę wykorzystywać podstawowe stepy w stylu Marek Fischer. Tak, nie? Tak.
Więc fajne, więc jakby to, że macie tą nazwę MMA tańca, to ma sporo sensu, bo jakby wykorzystujecie te kroki, obroty z różnych dziedzin tańca, no i jakby fajnie to się przekłada. Zresztą też próbowaliśmy dzisiaj przełożyć na przykład obroty z salsy na te obroty, które robiliśmy w stylu Dance Control. Jakby da się, spokojnie to wychodzi. Dałoby tak? się posiedzieć, trochę zaadaptować i może byłoby to. Więc było fajnie, no i to, co jest mega, to jest, że to jest naprawdę fajnie wytłumaczone, w sensie, że macie to flow, że macie to doświadczenie i potraficie to raz przełożyć na praktykę z klientem, a dwa, no jakby zbudować narrację pod moją potrzebę, nie? Czyli nie tłumaczysz mi, jeżeli ja rozumiem A, ty mi nie tłumaczysz B, tylko wchodzisz w tłumaczenie, zrób tak, wykorzystaj to, zobacz w tym, jakby w boksie masz takie przejście, w tym masz takie przejście, to masz zrobić w ten sposób. To jest super, no i jakby bardzo mi się to podobało, nie? Więc jakby wiadomo, że wykorzystam sobie pewne rzeczy pewnie pójdą w zapomnienie, jeżeli nie będą drillowane, ale jest super. Jakby naprawdę serdecznie polecam, szczególnie dla tych, myślę, że facetów, bo panie zdecydowanie mają więcej wyczucia rytmu wrodzonego niż my, którzy chcieliby po prostu, zaskoczyć swoją partnerkę tym, że w przeciągu 2 dni wrócą naprawdę z solidnym arsenałem ruchów, obrotów, podnoszeń, wywrotów i wszystkiego, co jest związane z rotami. Możecie zostawić, co chcecie. To jest mega. Więc nawet panowie na zasadzie chcecie przyjechać 48 godzin, nauczyć się tańczyć przed następnym wezelem, żeby wasza partnerka nie miała wstydu. Da się to zrobić. Uwierzcie, że da mi się to zrobić. I uwierzcie mi, że ja jadąc tutaj miałem takie przeczucie, że będę uczony tańca. W sensie tańca jako podstawowych stepów i tak dalej, a trafiłem na coś, co generalnie jest czymś innym, co jest dosłownie systemem. Dokładnie, jest systemem i ja jako ktoś, kto pracuje na systemach żywieniowych ze sportowcami i z innymi osobami z dziedzin, czy to biznesu, czy nawet każdym zwykłym Janem Kowalskim, który chce po prostu lepiej się czuć, doceniam, że stworzony system, który pozwala po prostu bawić się dobrze, umiejętnie, plus prosto, bo to jakby jest. No jakby pewne rzeczy są trudne, ale to nadal są rzeczy, które są relatywnie proste względem na przykład. Wyglądają na przykład zajebiście. Tak, a wyglądają fajnie. Także fajna robota, bardzo fajny system, bardzo mi się podoba to, co robicie. Jestem mega wdzięczny za te 2 dni, które tutaj spędziliśmy. I na końcu faktycznie już jakby po tych 10 godzinach, 11 godzinach, no to mózg paruje. Uwierzcie mi, mózg paruje, więc to nie jest tak, że przyjdziecie sobie nic się nie dzieje. B, jest naprawdę zmęczenie fizyczne na wysokim poziomie, mimo tego, że ja uważam, że jestem relatywnie wytrenowany, jeżeli chodzi o sporty tlenowe. Miodożer, pozdrawiam. Następny element, który jest turbo istotny, no to jest fakt, że naprawdę wychodzi z tym stąd, z solidnym arsenałem ruchu, z solidnym, myślę, że mogę dołożyć taką trochę większą pewnością siebie taneczną, że spokojnie, jak odpali się jakakolwiek muzyka, to będzie się bawił dobrze, miło, wesoło i będzie potrafił się odnaleźć na parkiecie. No i jest to system uszyty naprawdę solidnie. Dziękuję ci bardzo. Powiem ci, pokryłeś wszystkie pytania, które miałem powiedzieć później, więc tak naprawdę bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście podobną przygodę przeżyć, tak samo jak Marek czy wielu innych osób, które do nas trafili, to w linku poniżej w opisie będziecie mieli opcję skontaktować się z nami i zobaczymy, jak możemy wam pomóc, jak możecie również nawiązać z nami współpracę. Tak więc ja tobie bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję wam. Do zobaczyska. Widzimy się wkrótce. Cześć!